Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnej sekcji, w której dowiesz się wszystkiego, czego potrzebujesz o zawodzie, jakim jest programista. Dowiesz się, czym zajmuje się programista, jakie języki programowania główne wyróżniamy oraz jakie specjalności wiążą się z jakim językiem, czego możesz się spodziewać, jakie są plusy i minusy pracy jako programista, jak wygląda dzień programisty i wiele więcej. Także serdecznie Cię zapraszam! Zacznijmy teraz od najważniejszej rzeczy, czyli wprowadzenia, czym w ogóle jest programowanie i czym zajmuje się programista. Tak jak już wspominałem w poprzedniej części kursu, programista zajmuje się programowaniem. Jest to bardzo prosta definicja i myślę, że nie trzeba tutaj wiele dodawać. Natomiast czym tak naprawdę jest programowanie? Programowanie to wydawanie komend komputerowi, czy w ogóle jakiejkolwiek maszynie. I ta maszyna wykonuje nasze polecenia w określonym porządku, czyli w Określonej tam kolejności. I tak naprawdę to tyle. Bardzo proste to jest. Natomiast teraz spróbujmy sobie to rozłożyć na czynniki pierwsze i w ogóle zrozumieć, czym jest to programowanie, jakie języki wyróżniamy, i tak dalej. Mówiłem Ci już również, że programowanie nas otacza wszędzie. Tak naprawdę, czy oglądasz stronę internetową, czy używasz aplikacji mobilnej, czy używasz lodówki. Odkurzacza, pralki, samochodu czy, czy czegokolwiek jeszcze, to oprogramowanie tam się znajduje. Więc, jeżeli mielibyśmy sobie teraz tak pomyśleć, jakie w takim razie typy języków programowania wyróżniamy? No bo co, czy istnieje język, którym możemy obsłużyć i lodówkę, i stronę internetową, i tak naprawdę wszystko, co byśmy chcieli? No, nie do końca tak jest, dlatego na pewno spotkałaś się lub spotkałeś się z różnymi specjalizacjami programistów, czy to frontend developer, czy game developer, czy embedded developer, ale mogą brzmieć czasami trochę zagadkowo, dlatego postaram Ci się teraz wyjaśnić krok po kroku. Czym zajmuje się każda specjalizacja? Więc zacznijmy sobie od tego, jak dzielimy w ogóle języki programowania. Tych języków programowania jest naprawdę dużo, widzisz je teraz tutaj na, na slajdzie. Natomiast one dzielą się według pewnej bardzo ważnej charakterystyki, mianowicie języki niskopoziomowe i języki wysokopoziomowe. Języki niskopoziomowe to takie, gdzie a, ten kod jest najbliżej Twojego komputera, procesora, pamięci. Ten kod jest najbardziej wymagający, to znaczy, musisz mieć największą wiedzę, aby napisać taki kod, czyli zbliżony do tego kodu maszynowego, który faktycznie jest tam wykonywany na tym, na Twoim procesorze, na Twojej maszynie. Natomiast ten kod powoduje, że Jesteś w stanie bardzo dokładnie zarządzać zasobami, jakie masz. Czyli jeżeli implementujesz na przykład pralkę albo odkurzacz, który sam jeździ po pokoju, to zależy ci bardzo na tym, żeby wykorzystać maksymalnie zasoby tego odkurzacza, ponieważ nie jesteś w stanie włożyć tam naprawdę wydajnego komputera, ponieważ nie byłoby na to miejsca i też by to było bardzo kosztowne. Dlatego te języki niskopoziomowe są dużo bardziej skomplikowane, natomiast są dużo bliżej tej takiej, Takiej warstwy sprzętowej. Musisz dokładnie wiedzieć, jak zarządzać pamięcią, jak działają cykle procesora i jak tą pamięć zwalniać, jak lokować i tak dalej. Bardzo dużo takiej technicznej wiedzy, natomiast to powoduje, że Potem jesteś w stanie napisać bardzo, ale to bardzo wydajny kod. To znaczy taki, który przy małej ilości zasobów, no jak sobie wyobrażasz, komputer umieszczony w odkurzaczu no nie jest na, zapewne demonem prędkości, będzie w stanie obliczyć wszystko, co potrzebujesz i wykonać wszystkie operacje. I do tych języków zalicza się właśnie C, C, czy C. Tu nie możesz, to zależy, czy ktoś używał angielskiej czy polskiej nazwy. Lader do implementacji na przykład, sterowników PLC lub assembler, który jest najniżej w tej hierarchii, czyli już jest takim najniższym z możliwych języków, najbardziej skomplikowanych, natomiast najbliżej znajdujących się tego, tej warstwy sprzętowej. Te języki wykorzystuje się przy programowaniu wszelkiego rodzaju urządzeń, ponieważ w tych urządzeniach właśnie ta moc obliczeniowa jest zazwyczaj ograniczona, więc musisz bardzo o nią dbać i o niej cały czas myśleć, więc te języki mają bardzo duży próg Wejściowy, jeśli chodzi o naukę, ponieważ musisz doskonale rozumieć, co się dzieje, jak działa procesor, jak działa pamięć i tak dalej, jak, jak używać wskaźników do tej pamięci i ogrom naprawdę skomplikowanej wiedzy. Natomiast, tak jak wspomniałem, te języki wykorzystuje się między, między innymi, jakbyś chciał, czy chciała programować pralki, odkurzacze, lodówki, jakikolwiek sprzęt. Po drugiej stronie mamy języki wysoko wysokopoziomowe czyli języki, w których nie przejmujesz się tak naprawdę tymi wymaganiami sprzętowymi. To są wszelkiego rodzaju języki jak .NET, jak Java, JavaScript plus ten C Sharp z .NETu i tak dalej. Widzisz je również tutaj na prezentacji Go, Ruby i wiele innych. I czym się charakteryzują te języki? Te języki charakteryzują się tym, że ta warstwa zarządzania na przykład pamięcią, czyszczenia tej pamięci jest... Zarządzana przez um, ten Twój język programowania. To znaczy nie musisz się tym przejmować, ktoś to robi za Ciebie, tracisz pewną kontrolę nad tym, natomiast zyskujesz łatwość implementacji. Natomiast w większości przypadków programiści nie muszą martwić się, czy, czy ten program jest. Jeśli chodzi o wydajność wystarczający, teraz komputery, serwery i tak dalej mają tak ogromną moc, moc obliczeniową i są na tyle tanie, że nie ma sensu poświęcać Kilkukrotnie więcej czasu na implementację, czyli czasu programistów, który kosztuje, ponieważ taniej jest kupić trochę bardziej wydajną maszynę. I to się oczywiście zmieniło w czasie kiedyś dominowały te języki niskopoziomowe, ponieważ dostępność sprzętowa była bardzo uboga. Teraz to się wszystko tak rozwinęło, że nie skupiasz się w pracy jako programista na tym, żeby idealnie tą, tą pamięć czyścić za każdym razem, bo po prostu jest to niepotrzebne. Co zyskujesz? Zyskujesz łatwość programowania, te języki są dużo prostsze do nauki, dużo przyjaźniejsze i dodatkowo dużo szybciej jesteś w stanie coś zaprogramować niż w tych językach niskopoziomowych. Jest to po prostu wszystko łatwiejsze. Dodatkowo łatwiej się to również robi pod względem sprzętowym, ponieważ jak na przykład implementujesz aplikację na telefon lub stronę internetową, to po prostu wystarczy ci komputer, uruchamiasz to i tyle. Jeżeli pracujesz na różnego rodzaju sterownikach, czy mikroprocesorach, czy Czymkolwiek innym, co jest umieszczone w urządzeniu, no to już ten poziom komplikacji rośnie, ponieważ musisz to oprogramowanie jakoś tam wgrać, przetestować. To wszystko daje kolejny narzut wiedzy, którą musisz mieć, żeby w ogóle zacząć. Dlatego podsumowując, ja bym proponował na początku uczyć się języków wysokopoziomowych. Języków, które nie wymagają od was takiego progu wejścia. Jesteście w stanie od razu, w zasadzie tego samego dnia, zacząć programować. I powiem wam, że nawet można to robić przez przeglądarkę internetową, Trzeba nic instalować u siebie na komputerze, wpisujecie JS Fiddle i możecie w przeglądarce napisać swój pierwszy kod w Javascriptie. Chyba dla tak naprawdę wszystkich języków już to jest możliwe, więc proponuję od tego zaczynać. Na pewno spotkacie się z y, takimi określeniami, czy na grupach gdzieś, czy w jakichś książkach, że każdy programista musi znać C albo C, albo bez tego nie da się programować. Nie zgadzam się, nie jest to. Absolutnie. Prawda? Możecie zacząć od tych języków wysokopoziomowych, zrozumieć w ogóle koncepcję programowania, bo to jest najważniejsze, a potem możecie, jeżeli was to interesuje, oczywiście przerzucać się na te języki niskopoziomowe i pogłębiać tam wiedzę. Dlaczego? Ponieważ jeżeli zaczniecie od najtrudniejszego języka, to może się okazać, że nie podołacie, że zniechęci was coś, że zanim w ogóle zaczniecie programować, to narzut, który będziecie musieli się nauczyć, jest tak duży, że zrezygnujecie, stwierdzając, hm, ja się nie nadaję na programistę. A to jest kompletna bzdura, ponieważ najpierw trzeba w ogóle nauczyć się konceptu programowania, czyli tego, co jest najważniejsze w każdym języku, ponieważ koncept wszędzie jest taki sam. Potem różni się już tylko składnie i dodatkowe jakieś tam warstwy skomplikowania. Dlatego zaczynajcie od prostych języków. Polecam tutaj JavaScript oraz Python. To są najprostsze języki do nauki, najbardziej popularne na świecie. To jest pierwszy i trzeci język najbardziej popularny na świecie. Najlepiej płatne. Znajdziecie najszybciej pracę. I jest gigantyczna ilość darmowych materiałów w internecie, darmowych forów, darmowych grup, gdzie możecie po prostu uczyć się z ludźmi, oglądać filmy, oglądać kursy. Jest tego po prostu ogromnie dużo. Dlatego polecam języki wysokopoziomowe. Poznaliście już podstawowy podział na języki niskopoziomowe i wysokopoziomowe, więc teraz przejdźmy sobie przez najważniejsze specjalizacje w IT, tak jak frontend developer. Jak game developer, jak backend developer, mobile i tak dalej. I pokażę Wam, czym każda specjalizacja się charakteryzuje, jakich języków najczęściej używa oraz jak potem wygląda Wasza praca na co dzień, ponieważ to się ogromnie różni i bardzo istotne jest, jeżeli decydujecie się na ścieżkę programisty, aby wybrać świadomie, czy pójdziecie tą drogą, czy, nie, czy inną. Bo jeżeli wybierzecie źle, to może się okazać, że nie spodoba Wam się programowanie i stwierdzicie, nie, to jest nie dla mnie. Co może również być błędne, ponieważ gdybyście wybrali inną specjalizację, to świetnie byście się odnaleźli. Dlatego widzimy się zaraz w kolejnej lekcji. Do zobaczenia!